Twoja gwarancja, Jezu, o tym, że mnie kochasz, płynie z krzyża. To na tym krzyżu zawisło zbawienie, zawisła miłość. Ty mnie kochasz. Ty chcesz dla mnie dobra. Ty kochasz mnie miłością bezgraniczną. Nie kochasz za coś, pomimo wszystko. Chcę Ci, Jezu, dziękować za to. Całym sercem moim, całym moim ciałem, moimi ustami. Nawet wtedy, kiedy nie mogę złamać powietrza. Dziękuję Ci, Jezu, za to, co dla mnie uczyniłeś, dla każdego z nas. Zajmiemy, bracie i siostro, taką pozycję, jaką możemy, potrzebujemy. Bo kiedy się spotykamy z kimś, kto nas kocha po ludzku, to siadamy naprzeciwko Niego. Może czasami klękamy, może przytulamy się do kogoś. Dziś Jezus chce przytulić każdego z nas osobno do swego serca. Wyobraź sobie, że On jest blisko Ciebie, choć daleko, ukryty w tym białym chlebie, to On jest blisko Ciebie, siedzi koło Ciebie, z prawej albo z lewej strony. Przytul się do Niego i powiedz Mu wszystko, co w Twoim sercu. Oddał mu przez łzy też tą świadomość, że kochasz go, że odwdzięczasz mu się za jego miłość bezgraniczną, za to, że łzy też oczyszczają nasze serce, że łzy są wyrazem niż smutku, żalu, ale też miłości. Nie kocha tak jak ja.
W moim domu,